pracy o wolność długo walczyli, byśmy w swobodzie żyli, byśmy ojczystym językiem mówili, byśmy polskiej flagi i herbu nie ukrywali. Na mapach ponad 120 lat Polski było brak. Trzy rozbiory i potop szwedzki to dowody naszej klęski. Po porażce szybko wstaliśmy i niepodległość wywalczyliśmy. Ludzie opuszczali swoje rodziny, byśmy mogli żyć. Szli na bój dla naszej ojczyzny, byśmy mogli żyć. 11 listopada 1918 rok to ważna data, która pozostanie w naszych sercach na lata. Historia to smutna i okrutna, ale na prawdziwych faktach oparta. Dla mnie wiersz to jest takie wyrażanie emocji. Typu, jak jakieś emocje czuję, to wolę to przekazać w formie wiersza. Na przykład teraz zbliża się poniedziałek, czyli 11 listopada i te emocje, które ja czuję, przekazuję w wierszu. I jest taki jeden wiersz, który napisałam dosłownie wczoraj, który oddaje moje uczucia względem patriotyzmu. Czym tak naprawdę dla Was jest współczesny patriotyzm? Wiara w ojczyznę i na przykład celebrowanie tego święta. Nie, że hura, że jest wolne od szkoły, tylko cieszenie się z odzyskania niepodległości. Jest dla mnie takim świętem, gdzie czujemy się wolni, czujemy się wolni od tych wszystkich wojen, na przykład teraz, jak jest na Ukrainie wojna. No to oni mają akurat bardzo źle, ja im serio współczuję, a my możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy wolni. Za niedługo mamy 11 listopada i co to jest tak naprawdę za święto? 11 listopada to tak naprawdę święto niepodległości, którą odzyskała cała Polska, więc no i za to wszyscy prawie dziękują. A wy jak świętujecie ten dzień? Świętujemy patriotycznie. Ogólnie pomagamy ludziom, ustępujemy na różne święta, na przykład jak patriotyzm. Właśnie na to święto. Z moją rodziną ogólnie chodzę na takie święta różnorodne dla Polski, bo lubimy chodzić na nie i pomagamy ludziom. Omawiamy, co się kiedyś działo i jesteśmy wdzięczni za to, że teraz, za tych, którzy dla nas kiedyś walczyli, jesteśmy dla nich wdzięczni, dlatego że już teraz żyjemy w wolnym kraju. Jakie są według Was takie najważniejsze postawy patriotyczne? Znanie całej historii Polski, znanie godła i flagi Polski. Nasze imię zobowiązuje, imię Armii Krajowej. W związku z tym co roku organizujemy kilka tego typu wydarzeń o charakterze historycznym. Jest to nasz Dzień Patrona, święto 11 listopada i 3 maja. Dostawiamy generalnie w szkole na patriotyzm, ten w nowoczesnym oczywiście wydaniu. Jest to dla nas bardzo ważne. Kiedyś święto 11 listopada czy 3 maja obchodziliśmy, że tak powiem, bardzo tak poważnie i dumnie. Dzisiaj jest to święto pełne radości. Mówimy o patriotyzmie w szkole, ale tym patriotyzmie takim nowoczesnym, czyli patriotyzmie związanym z dumą z kraju, w którym żyjemy, związanym z przestrzeganiem różnych praw, związanym z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Dla Polaków teraz te święta narodowe, które obchodzimy, myślę, że są powodem przede wszystkim do dumy.